Słuchajcie, po ostatnim moim takim bardzo zapachowym slajmie, gdzie... A tak w ogóle to cześć, z tej strony zawsze ok, a dziś na odcinku zrobimy bardzo, bardzo, bardzo zapachowy, taki kąpielowy slajm. Ale nie używajcie go do kąpieli, ponieważ tylko co jest związane z kąpielą, to ta oto taka kapsułka, która jest bardzo, bardzo, bardzo intensywna w zapachu. Ostatnio jak użyłam tych takich granulek trzeszczących, to ten slajm tak pachniał, że stwierdziłam, że muszę kolejne takie bardzo intensywne rzeczy łazienkowe używać i sprawdzać, jak one wytrzymują. To jest żel do kąpieli o zapachu truskawkowym. Ono jest zamknięte, ale już przez to zamknięcie czuć, jaki to jest piękny zapach. W międzyczasie zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale, ponieważ codziennie pojawią się tutaj odcinki, a przy okazji piszcie w komentarzu słów dla zawszoki, ponieważ powracają pozdrowienia już niebawem, więc zabieramy się za szybciutki test tej oto syrenki. Słuchajcie, pierwsze co, to wylejemy tę syrenkę. Tutaj jest taki otwór, jak widzicie, ale to tak pięknie pachnie, że naprawdę polecam eksperymentowanie ze slajmem z bardzo takimi intensywnymi zapachami. Ojej, to tak ciężko wychodzi. Dobrze, coś tutaj zrobimy, żeby to wyszło, ten cypelek. Nie chcę wyjść, nie wiem czemu. Dziwne. Bijemy w ciebie nóż. Dobra, mamy to. Pięknie, syrenka zabita. Nikt nie ucierpiał i... O Jezu, ale to pachnie. Pięknie. Już taką galaretką. Tutaj oczywiście sodę. Kiedyś sobie mieszałam sodę już w płynie do soczewek i chyba do tego wrócę. Bo już bardzo się denerwuję, że zapomnę o tym etapie i cały czas się stresuję, że zapomnę o sodzie. Więc wiecie, dobra, mieszamy. Dodajemy klej. Przezroczysty. Dużo czy niedużo, jak myślicie? Dodamy resztkę. Będzie to spory slajm jak mamy. Wow, ale było słychać końcówkę. Mój ulubiony klej. Primo. Najlepszy. Dla mnie, ja po prostu lubię, ja mam sentyment do niego. Wiele razy o tym mówiłam. I wygląda to jak kisiel. O nie, ale będzie kicha, jak nie wyjdzie z tego slime. Nie, no nie ma co. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to właśnie ci szybko wytłumaczę, dlaczego używam tak dużo płynu do soczewek, bo jest to płyn do soczewek do oczu wrażliwych, czyli ta substancja jest tutaj tej potrzebnej do scalenia slime'a jest o wiele mniej i trzeba go dodać o wiele więcej, jakby coś. Dobra, mieszamy. Rób się slajmie, rób, bo jak nie wyjdziesz, to mi się to nie spodoba. Hej, gdzie jesteś? Szukam cię. Miałeś już wyjść. Tyle kleju na ciebie dałam, a ty mi robisz takiego psikusa. No dzięki. Coś się jakby chciało dziać, ale ciężko. Dobra, coś mamy. Trzeba tutaj bardzo dużą ilość sody. Bardzo dużą. Zatrważająco dużą. O ile z tego nam coś wyjdzie. Dobra. Uła. Dobra, coś się dzieje. Już się bałam, że z tego nic nie będzie. Wiecie, ja mam taki sposób, że jeżeli slajm mi nie działa i już jestem na takim ostatku, że nie jestem do końca pewna, czy coś z tego wyjdzie, to po prostu sypię bardzo dużo sody. Nawet jeżeli ten slajm miałby się zrobić twardy, bo wtedy wiem, że... Ups, przepraszam za efekty z boku. Zapomniałam wyciszyć telefon, ale po prostu sypię bardzo dużo sody i wtedy mam pewność, że mogę powtórzyć ten przepis i wrócić do niego jeszcze raz, tak? I wiem, że wyjdzie, tylko potrzeba więcej cierpliwości. Ale on jest super, Jezus, on jest genialny, taki różowy i... O, pachnący truskawką. Zapachowe slajmy, naprawdę kocham zapachowe slajmy. O Jezusie, ale pięknie.
Ale on jest piękny, on się układa idealnie. Ciekawe, czy się klei. No troszeczkę się klei. Troszeczkę. Więc wysypuję go tutaj. Ten mi się podoba, slimik. Ten jest hu hu hu, bardzo dziewczyński, bym powiedziała, bo różowy. To takie, ale są spokojnie, chłopacy też mogą mieć różowy slime. A, i on się zachowuje tak samo jak... Zobaczcie, on puszcza wodę. Wszystkie kosmetyczne, a raczej łazienkowe slimy, tak to sobie nazwę, te zapachowe, te takie naprawdę świetne, puszczają wodę. Nie wiem, z czego to wynika. Znaczy, wiem, no, oczywiście dodatki takie łazienkowe zawierają w sobie bardzo dużą ilość wody, ale zabawa takim slimem to jest po prostu wow, najlepiej, serio. Mega lubię te slimy. I ja wiem, że on mi puści wodę i może się zepsuć, jest szybsza i większa tendencja do zepsucia się. Ale zobaczcie, jaki on jest piękny, cudny, najlepszy. Szok po prostu, szok, że taki wyszedł. Polecam każdemu, trzeba się przemęczyć, dodać więcej oczywiście sody, ale wow. O. Zobaczcie, piękny, piękny. Kto tam tak do mnie pisze? Ktoś mnie chyba kocha, serio. O, cudny, 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 cudny. Mega bym się tylko i wyłącznie bawiła tym slimem, bo to jest slime bardzo rozciągający się. To jest taki jeden z moich faworytów, które ostatnio odkryłam z tych takich łazienkowych slimów, tak je sobie nazywam. Na początku bardzo kochałam fluffy slime, ponieważ naprawdę miał podobną konsystencję, ale ten jest o wiele lepszy. Przysięgam. Cud, miód, malina. Zobaczcie. Wow, mój faworyt. Numer jeden, jeszcze z tym kolorem. Muszę więcej tych żelów kupić i zrobić ich kilka i ze sobą potem połączyć. Co o tym sądzicie? Naprawdę taki żel, możecie nawet wziąć swój ulubiony żel do kąpieli, który macie pod prysznicem. Tylko, że te malutkie żele, one są innej konsystencji, one są bardziej intensywne w zapachu. One po prostu są takie, nie wiem jak to nazwać, podejrzewam, że ten żel po prostu musi zapienić całą wannę, więc musi być intensywny i ma w sobie więcej takiego składnika na taką małą ilość. Ale możemy spróbować kiedyś zrobić z jakiegoś żelu pod prysznic, tylko jedna zasada, musicie dodać bardzo dużo sody i nie bójcie się tego, ok? Nie bójcie się. Nie piszcie mi, że dodałam czegoś za dużo, za mało. Po prostu przetestujcie ten przepis i wtedy się wypowiadajcie, ok? Więc ja zapraszam Was do robienia tego przepisu, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Cześć, kochani. Pa, pa.